zwiedzamy województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Magnuszew, miejscowość Mniszew. A nasz cel to skansen bojowy 1 Armii Wojska Polskiego, który w 1977 roku oddano do użytku zwiedzających. Jest on położony w miejscu dawnych pozycji obronnych z sierpnia 1944 roku. W 1944 po wkroczeniu na ziemię polskie 1 Armii Wojska Polskiego generała Zygmunta Berlinga armia ta otrzymała zadanie wsparcia jednostek radzieckich Armii Czerwonej w walkach obronnych o utrzymanie przyczółka, który oparł się na linii rzeki Pilicy i Radomki. Przyczółek to inaczej teren broniony za przeszkodą wodną. Niemcy nie docenili znaczenia przyczółka warecko-magnuszewskiego, a ich ostateczny atak złamał się pod Studziankami, które przechodziły z rąk do rąk aż 7 razy. Była to największa bitwa stoczona przez polskie czołgi na froncie wschodnim. Dlatego też po wojnie nazwano miejscowość Studzianki Pancerne. 1944 rok. 6-8 sierpnia oddziały Armii Wojska Polskiego przegrupowały się w rejon Łaskarzewa oraz Wilgi i rozpoczęły przeprawę pod Tarnowem i Skurczą. Polskie jednostki maszerowały w kierunku przyczółka 3 Dywizji Piechoty imienia Traugutta, 2 Dywizji Piechoty imienia Dąbrowskiego oraz 1 Brygady Pancernej imienia Bohaterów Westerplatte, dowodzonej przez generała Jana Mierzycana, która już 9 sierpnia przeprawiła się przez Wisłę. Niemcy już zajęli Grabnowolę i podeszli pod Studzianki. Przeciwnikiem polskich czołgistów były doborowe niemieckie oddziały: Dywizja Pancerno-Spadochronowa Hermann Göring, 19. Dywizja Pancerna i 45. Dywizja Grenadierów, które dążyły do likwidacji przyczółka. Mimo silnych bombardowań niemieckiego lotnictwa Luftwaffe nie zdołano zatrzymać zbliżającej się ofensywy. Pierwsza Brygada Pancerna w ciągu 32 godzin miała pod ostrzałem przeprawić przez Wisłę 2 pułki czołgów i zmotoryzowany batalion piechoty. Niestety po przeprawie 18 czołgów trzeba było przerwać przeprawę ze względu na silne niemieckie bombardowanie. 10 sierpnia pierwsza Brygada Pancerna stoczyła najtrudniejszą walkę. Zanim podeszła do natarcia, została ostrzelana w rejonie Górnej Łękawicy przez czołgi i artylerię niemiecką. 11 sierpnia 1944 roku Niemcy zostali ostatecznie wyparci ze Studzianek. 14 zamknięto lukę w przyczółku, a 15 zniszczono uwięzione w kotle siły niemieckie. 3 Dywizja Piechoty, dowodzona przez generała Golickiego, najcięższe walki stoczyła w dniach 14-15 sierpnia, nacierając wspólnie z oddziałami radzieckimi w kierunku Zosina w celu opanowania szosy Warka-Radom. Wtedy to opanowano silnie broniony przez hitlerowców Zakrzew. 17 pierwsza Brygada Pancerna przekazała swoje odcinki oddziałom radzieckim i wróciła na prawy brzeg Wisły, do dyspozycji dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego. Nie był to koniec walk, bo przed nimi czekał kolejny etap. W oddziałach na przyczółku warecko-magnuszewskim brała również udział 2 Dywizja Piechoty, dowodzona przez pułkownika Śliwickiego. W walkach na przyczółku aktywnie uczestniczyło lotnictwo polskie 1 Dywizji Lotniczej, której 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa stoczył pierwszą walkę w dniu 23 sierpnia 1944 roku koło Warki, atakując obronę hitlerowską w tym rejonie. Był to chrzest bojowy pilotów Ludowego Lotnictwa Polskiego.
Związki taktyczne i oddziały 1 Armii Wojska Polskiego prowadziły działania na przyczółku do 12 września, a następnie przegrupowane ruszyły w kierunku Pragi, prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy. 14 stycznia 1945 roku z przyczółka wyszło uderzenie rozpoczynające wielką ofensywę styczniową, w wyniku której Niemcy utracili Warszawę, Łódź, Bydgoszcz i Poznań, a 31 stycznia dotarło nad Odrę, zajmując przyczółek na jej zachodnim brzegu, odległy o 70 km od Berlina. W walkach na przyczółku Warecko-Magnuszewskim zasadniczym uzbrojeniem piechoty były karabiny, pistolety maszynowe, rusznice przeciwpancerne i lekkie moździerze. Żołnierze musieli kryć się na stanowiskach obronnych. Według danych internetowych, podczas walk na przyczółku 1 Armia Wojska Polskiego straciła 484 żołnierzy. 1459 zostało rannych, 63 żołnierzy zaginęło bez wieści. Straty niemieckie w bitwie oszacowano na około 1000 poległych, rannych i w niewoli. Większość poległych Polaków została pochowana na cmentarzu w Magnuszewie, a radzieccy żołnierze mają mogiły w Garwolinie. Zachęcam, bo warto odwiedzić ten skansen. Z jednej strony dlatego, że znajduje się na rozległym terenie leśnym, gdzie nie brakuje miejsca do spacerów. Po drugie, są tu ciekawe eksponaty, które można obejrzeć z bliska, dotknąć, do niektórych nawet wejść, a także dowiedzieć się o nich coś ciekawego. Po trzecie, warto zabrać ze sobą dzieciaki, bo terenu nie brakuje, żeby wyszaleć się. A dodatkowo, przy okazji, w fajnym otoczeniu można wpoić im trochę historii. Po czwarte, jest jeszcze czwarte. Możesz wejść na wieżę, jeśli nie masz lęku wysokości, i podziwiać okolicę z wysoka, bardzo wysoka. Po piąte, piątego już nie ma. Tyle musi wystarczyć, żeby zachęcić cię do wyruszenia w to miejsce. Jeśli do tej pory cię nie przekonałem, to już kolejne punkty raczej nie zrobiłyby tego.